Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? Hej, moi drodzy, z tej strony Elir. I witam ponownie w Wolfenstein. Ostatnim razem przebili nam rękę, że niby nie jesteśmy kelnerem. Chociaż sprawdzaliśmy się nieźle. Kurde, gra mi się wyłączyła, sorry. Chociaż sprawialiśmy niezłe wrażenie. Ale Helga już ogarnęła, że to nie my, że to nie jesteśmy kelnerem i niestety. O, co jest? Ja chciałbym to wziąć. Hello! Szanowni, że skarb co najmniej skarb mojego przodka. W jaki sposób czuję, że to sam król komunikuje się ze mną z zaświatów? Te szepty w mroku pod ziemią. Myślę, że to on. Na marginesie. Lada moment spodziewam się przybicia tej koszmarnej parodii mężczyzny Schreinera. Z jego listu wynika, że trupia główka kazał mi nadzorować mój projekt. Ha! To się jeszcze... Kazał mu nadzorować mój projekt. Ha! To się jeszcze zobaczy. Na wszelki wypadek zapatrzę się w sporą ilość wina, żeby jakoś to przetrwać. Czyli ona taki chlejus jest po prostu. Co dodać nic... Dobra! O, jak mi nie przykro. Dobra, tylko ja muszę stąd jakoś wyjść, a nie wiem jak. O, kolejna notatka. Pamiętnik Helgi. Zbezczeszczony kościół. Komend. Dobra, tak czy siak, stąd muszę wyjść. A, żebym tędy nie wyszedł. Ej, którędy ja mam wyjść? Serio? Tu są kraty. To nie wyjdę. Komin też raczej. A, tu jest to. Okej, mamy dziurę. Dobra, są apteczki. Jest w porządku. To oznacza, że ja się muszę przebijać co tędy. A, tu się gospoda cała się zawaliła. Ja pierdziu. Okej. Amunicja do pistoletu. Nie mam pistoletu, więc nic mi po amunicji. Złoto! Złoto jak najbardziej w cenie. Hello! Jezu, co to jest? Gdzie jest moja rura? Co to za naziol? Zdychaj! Ja pierdziu! Ej! To jest jakiś pieprzony nazi zombie. A najgorsze w... Ej, szczerze, zrobiło się creepy. No jak ja? Przecież ja go nie zastrzelę, bo nie mam z czego. Szuracz, odbrokowano model, szuracz. Okej, zrobiło się nazi zombie. Nice. No nie, tu są dwaj. Spadaj. Dobra, ale w miarę łatwo padają. Ja pierdziele, niektórzy wrócili jako... Ej, to znaczy, że mamy apokalipsę zombie. No kurde. Dobra, dostał rurką. W
strajfik. Dobra, leży. Rura dobra na wszystko. Spierdzielaj. Leżeć. Leżeć, o. Leżeć. Gdzie on jest? Dobra. Kessler, come in. You read? Fucking gadgets. Cholera, ja mam nadzieję, że ten Kessler to się nie zmieni w zombiala, że zagra... O, wcześniej był chem z jednej, teraz jest chem z drugiej. Że ten Kessler to się nie zmieni, kurde, w zombiaka. Że będę go musiał ubić, bo to by było słabe. O. Miasto się zawaliło. Jakiś gaz się wydobywa stąd, pięknie. No dawaj, stary! Nie! No ja pieprzę, no! Czy wszyscy naprawdę wokół mnie muszą ginąć? Dobra, fajnie. Czyli wszyscy normalni ludzie, których zabijemy, powstają jako martwi. Dobra. Czyli jeśli mamy teraz walkę z zombiakami, to proponuję strzelbę. Pozwolą państwo, że zaproponuję panu państwu strzelbę. Mapa lazaretów w Wolfsburgu. Ja pierdziu, ale się przestraszyłem. No nie wierzę. Podskoczyłem. Ten jaki hopsik. Nie no. Dobra, teraz już byłem może nieprzygotowany, ale mogłem się spodziewać, że wyskoczy. Ten mi tutaj. Trzeba uważać, oni teraz będą bardzo skoczni, cholera. Nie ma z nimi o tyle problemu, że łatwo padają. Praktycznie na strzał. Więc problemów z nimi jako takich wielkich nie ma. Najgorsze są te psy w sumie. Mapa lazaretu. Gdzie ja się muszę dostać? Muszę się dostać tam na dół. Jak zwykłe zombiaki tak naprawdę, moi drodzy. Bez jakichś szczególnych problemów się ich wybija. Dobra, weźmiemy sobie w takim razie pistolito. Pistolito sobie weźmiemy. Oh shit. Zeskoczę na dół. Prawdopodobnie napadnie mnie cała. Kessler, listen. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. Shitstorm. Nie mam Greeniego. Dobra. Postrzelamy sobie z pistoletu, moi drodzy. No, ten tu jaki pierdzielony. Właściwie, biorąc pod uwagę dźwięk takiego chodzenia, to powiem wam, moi drodzy, że właśnie zastanawiam się,
Czy również działa to na tych wielkich? Jeżeli tak, to mamy lekko przesrane. Okej. Spokojnie, spokojnie, będziemy chodzić i wybijać. I... no. Kurde. Dobra. Czyli, moi drodzy, standard, jak w takich sytuacjach, celować w głowę, zniszczyć mózg. Trzeba zniszczyć mózg. Okej, okej. Kurde, no to ładnie. Chociaż to jest Wolfenstein, można się było spodziewać jakichś zombiaków. W sumie teraz zombiaki są w modzie od jakiegoś czasu. Cywil szuracz. Pewnie w... no, tak jak mówię, pewnie. Tutaj nic. Dobra. Tam mam chlupnąć sobie do wody. Wracaj do hangaru dla łodzi. No dobra, ale w sumie mnie to nie obchodzi. Tylko bardziej interesuje mnie... bardziej interesuje mnie, moi drodzy, to co tu się znajduje, bo tu się znajdują handgranaty. Przynajmniej jeden i cała masa ammo, która jest mi teraz niezwykle potrzebna. Dobra. Strzelbusia, zero amunicji. To, zero amunicji. O kurde, pistolet, zero amunicji. Został mi karabin tylko. O, god damn it. I co będzie? O. Hello. Hello. Upiłujemy lufę, zrobimy sobie obrzyna. Ja bym piłował szybciej. Dokładnie tak. Śrut! To powinien być list. Tak jest. Jest list. List Katrin. Dobra, zobaczmy co w liście. Anet, moja najdroższa przyjaciółko. Jak mam znieść gorycz rozstania? Dlaczego musiałyśmy się urodzić w tym miejscu i w tych czasach? Tutaj się ludzie są tacy ograniczeni, prostacy, zupełnie inni niż ty. Dobra. Ja no, wyłaź. Look at that. It's raining Nazis. O. Moc. Obalająca obrzyna jest... o! Ja pierdzielę! Ja nie wiem, czy mi starczy kulek na tych wszystkich niemniaszków. Chyba nie będzie miał wyjścia, nie? Dobra. No dobra. Skoro tak sprawiacie sprawę, to niech tak będzie. No ja naprawdę nie mam żadnej... dobra. Ej, kurde, zostawiłem tych nim... no fajnie. O. Ale to co, to również zadziałało na tych, kurde, co tam na górze w tych sterowcach byli? Seria? Aż tak wysoko by ten gaz dochodził? Pff. Dobra. Nie strzelają może jakoś szczególnie celnie, ale wciąż strzelają. No spieprzaj. No właśnie, najlepiej do wody. Wciąż strzelają i to jest niebezpieczne.
Jeszcze nie można ich zabić, kurde. Znaczy... Właściwie zabić żywego trupa to taki trochę... Tutaj wygląda trochę na oksymoron, szczerze powiedziawszy. Bo jak można zabić coś, co już nie żyje? No ale... Ej! To co się w takim razie stało z moim przyjacielem, pijakiem? O. Tak naprawdę. Ciekawe, czego jeszcze spotkamy. Naziol spadł z nieba. A, ten sterowiec jest nade mną. Ej, to oni w takim razie co jakiś czas tu będą spadać. A to wygląda. Trochę niebezpieczne. Może się okazać, że mam... Naziola za plecami. Nawet to nie... Dobra, zdychaj. Już zgasłeś? Takie napalone to naziole, kurde. Rany boskie. Rany boskie. O, naziol znowu. Spieprzaj. Dobra, nie żyje. No. SS, na, SS Paranormal Division. Sztabki złota. Sztabki, sztabeczki, sztabunie. No, wszystko fajnie, ale gdzie mam iść? A, tam muszę popłynąć. Leżysz i nie żyjesz. W korpus teraz ja mogę strzelać. I tak naprawdę shit mi to da. Natomiast strzał w głowę od razu kończy sprawę. Mam nadzieję, że ten naziol mnie tu nie złapie. Bo normalnie chyba narobię w spodnie wtedy. A, tam. Złoto! Ale kogo? Znajdź Annette i Kesslera. O, moi drodzy, wracamy do snu! Do snu wracamy! Mam tylko 10 naboi. Pytanie w takim razie, kto mnie teraz będzie ganiał? Ej, mam bardzo mało amunicji i to jest bardzo niebezpieczne dla mnie. Dobra, nie będę się z nimi strzelał, bo to nie ma sensu. Cholera. Ej, a mam karabin w karabinie szturmowym, ile mam naboi? Dobra. Okej, dobra, trochę lepiej. Jakbym się wystrzelał na początku za mo, to już byłoby tu po sprawie. Już bym tutaj mógł zapomnieć o przejściu dalej, ale na szczęście tam tylko przebiegłem i w porządku. Czyli ponownie, moi drodzy, szukamy kluczyka, żeby wyjść ze snu. Staramy się nie zginąć. Mam nadzieję, że nie będą mnie tu atakowały. Ten, co kurde, wyskoczył na mnie jak Filip z konopi. Tutaj nikogo nie ma. Adolf. Herr Adolf. Dobra. Ogar. Dobra. I? Żuraw? Nie. Szybki strajfik. No, dobra, zbieramy szybko ammo i lecimy dalej. Dobra, mam limit ammo, więc... Pełno żarełka. A, no tak, bo ja mogę mieć teraz 125 życia ze względu na zrobienie tego ostatniego, tam zabicie tych pięciu łebków. Będąc... mając więcej energii.
Dobra, dostał headshot, ale przeżył. Więc ja mogę mieć troszkę więcej. A, to są te srebrne płytki. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co dają te srebrne płytki. Zbieram je, bo można je zebrać. Więc okej. Ale co one dają, to nie mam żadnego pojęcia. Tak naprawdę. Wrona. No kurde. Ej, powiem wam, że ten etap będzie trochę trudniejszy. Tu byłem. Czy mogę pójść tu i w drugą stronę? No dobra, to pójdziemy tak w takim razie. Mam nadzieję, że wyrobię się jeszcze w 9 minutach. Pewnie nie. Stając życie pewnie się nie wyrobię. Nie, jakoś tak bardzo przyjemnie mi się nagrywa w ogóle Wolfensteina, więc... mam problem z wyrobieniem się w pół godzinie. Nufyn. Nufyn! Aha, tu będzie pewnie tylko zakręt i drzwi. Tak. Goddammit! Ale porąbana plansza. Aha, tu jest wyjście. Ale nie mamy klucza, więc co mi po wyjściu? To jest chyba woda. Tak. Co mi po wyjściu, jak nie mam klucza? Locked. Oh shit. Shit! Na ziole. Dobra, ale w porządku. No. No skąd? Gdzie? Jak? Jakim prawem? Jakim prawem do mnie strzelasz, nazisto? Kto ci dał takie uprawnienia, żeby do mnie strzelać? Aha, czyli... Nie ma tu, to musi być po drugiej stronie. No, to logiczne chyba, nie? Tu już byłem wszędzie. Tak, tu jest korytarz. Nie, w porządku. Czyli teraz sprinciochem na drugą stronę i w dół. Bo tu w lewo byłem. Tak, tu w lewo jest korytarz. Dobra. Szukamy klucza. W prawo byłem. Dobra, czyli w lewo, w dół. Okej. Tu będzie przejście po prostu tutaj. No tu będzie pomieszczenie z tymi dupkami. Okej. Okej. Czyli to pomieszczenie mamy oczyszczone. A tu jest cień kwiatka. Dobra, pytanie pozostaje. Gdzie w takim razie jest kluczyk? Oh shit. Dobra. Ja się jeszcze trup przesuwał, okej. Okay. Dobra, a tyłu mnie już chyba nikt nie zajdzie. No, nie mówcie mi, że wróciłem do punktu wyjścia, bo normalnie nie uwierzę. No, powiem wam, że dziwny ten stolik. Spodziewam się jakiegoś mindfucka. Serio? Nic? Nic? O. Aha, czyli idąc, mogę się obracać. O. Nigdy z tego nie skorzystałem i najprawdopodobniej tego nigdy nie zrobię. Ej, no really? Chcecie mi powiedzieć, że tu jest wyjście i... Nie. Dupczan, tu jest wejście. Nie, niemożliwe. To nie może być wejście, bo... Bo bym tu był. Goddammit. Chyba się zgubiłem. Nie, gdzieś tu zaczynałem grę, więc...
Ej, serio, ale ta mapa jest jakaś dziwna. Dobra, będzie amunicja do karabinu. Ale to oznacza, że jesteśmy na całkiem dobrej drodze chyba. Nope, nie jesteśmy. Oh shit. Jeszcze jakiś? Nope, ale o, ile tu jest amunicji do karabinu szturmowego, rany boskie. Czy ja idę na jakiegoś Adolfa? W takim razie, że tu tyle ammo jest? Ja pierdziu. Ej, ja nie wiem, gdzie ten klucz może być. A znalazłem już dwa możliwe wyjścia. O-o. To nie są żarty. Pięknie. No, to fajnie. Teraz się okaże, że nie znajdę klucza. O, miacho. Mięcho. Mięcho. O, jest klucz. Jest klucz. Jest klucz. Jest klucz. Kluczek. Dobra, a to oznacza, że mogę wrócić tu. Albo tu. O, no, 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 no. Chociaż nie wiem, czy to nie jest dwuetapowe, że ten ciemny kluczyk to pasuje tu, a znaczy ten ciemny pasuje tam, a jasny będzie pasował tu. Skoro są, jest para zamkniętych drzwi. Ale to zaraz zobaczymy. Ciap. Chociaż nie, to wydaje mi się, że stąd zaczynałem. God damn it. Nie powinienem do nich strzelać z karabinu, ale już szanić. Ale jednak. A, czyli to bez różnicy, które drzwi. Dobra, i tak obie prowadziły do jednego miejsca. Moi drodzy, szaleństwo, wyrobiłem się Holender w 30 minutach. Ja pierdziu, nawet troszkę mniej. Jakiś achieve? Tak jest, odblokowano. Czerwony wartownik z koszmaru. Koszmarze szóstego rozdziału. 18 srebrnych przedmiotów. A, czyli to było achieve'a. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jak się podobało, zostawcie lajka i do zobaczenia następnym razem w Wolfensteinie. Czekam na was.